Dzień dobry kochani, jeszcze z pracy, normalnie, dzisiaj taka radość trochę moja na pysku, bo dzień zaczynam, chcę wam pokazać trochę złomku, kurde, bo normalnie w robocie był do wyrzucenia, jak rozbieraliśmy, demontowaliśmy coś tam, będziemy nowe ściany stawiać w przyszłym tygodniu, jak tylko pogoda pozwoli, no i Rafik oczywiście, co, Rafik zajumał to, nie, jak do wyrzucenia, to lepiej zabrać. Lepiej mieć tego trochę pieniążka. A niedawno zakupiłem jakiś tam piękny magnes. Będą też filmiki z tym nowym magnesem na pewno. Będę trzepał tutaj trochę te kanały holenderskie. Więc odrabiamy pomalutku, że tak powiem, wydatek, co? Patrzcie na to, już jest w autku. Tu jeszcze znaleziska, o, piłeczki, pierdółeczki, nie? Trzeba posprzątać, trochę ogarnąć, piłeczki dla piesków. A te takie uzbierane rzeczy, to patrzcie, patrzcie ile złomu i to jakiego wielkiego złomu, grubego. Jest też trochę ołowiu, dość fajnego jeszcze tu we worku. Tu już są różnego rodzaju szpilki, śruby i jeszcze moje znaleziska wykopkowe, które też tu wrzucam, w sensie miałem w skrzynce, ale wszystko powrzucałem tutaj. Sprzeda się będzie kasa, a to nie boli, wystarczy podnosić, prawda? Lecimy, trzymaj tak kciuki za Rafika. I patrzcie, to jest mój urobek. Ciekawe ile tego będzie. A jeszcze jest ołów. Patrzcie, patrzcie na to złomowisko potężne. 459 kg, 455 waży duża. 180 kg jakby nie było, ładnie. Nie. Aha, I have YouTube channel. Oh, YouTube channel, yeah? Yes, I have. Okay. Sometimes I take for my work, yeah. Everything, and I'm sold. Yeah. Yeah, why not? Yes. I widzicie tutaj, kurczę bele, jest tyle ołowiu. Waga 44, 15, yes. Minus 15. Czyli mamy tutaj, kurde, też, o, jak rośnie ładnie, może wejdę na nią. Super. I co, warto zbierać, patrzcie na... Cześć, guys. A tutaj patrzcie, 67 euro wpadło za złomek. Można? Można! To sobie pomyka nasz maestro. I co? Nie marnuje się, a Rafik zadowolony. Będzie na parkingi, jak będę jeździł. Na wykopki. Nara! Dzień dobry z pracy. Robię tutaj, kurczę, właśnie przy magnesiku, zaklepuję go za pomocą i poradą Mariusza, dzięki Mario neodymowy. Zakupiłem tuleje, już wam pokazuję. Takie oto tuleje, aluminiowe, fajne. Lina jest zapięta, założona. Właśnie to zaklepałem pięknie do magnesu. Za chwilę tutaj już założymy opaskę, jest to paseczka do zagrzania. No i co, jak ją założymy, jak ją zgrzejemy, miejmy nadzieję, że będzie to pięknie trzymało. Będzie to pięknie fajnie stało i kiedyś w końcu go trzeba wypróbować, bo kurka wodna. Paszta na to. Pięknie ściąga. Także co? Koń, dzisiaj po pracy jedziemy na złomowiec. A dlaczego? Dlatego, że znowu był odzysk metali w pracy. Musieliśmy się pozbyć okien dzisiaj. Okien aluminiowych. Dwa duże okna trzeba było rozebrać, wyciągnąć na drobne, pociąć na kawałki. Oczywiście Rafik porozkręcał zamki, wszystko, to wszystko gdzieś tam zostało, bo zamki są potrzebne, wkładki do kluczy również, a te okna wszystkie porozbierane na pace, zawiasy, nie zawiasy, śrubki, wszystko oczywiście pozbierane, włożone do pojemnika, a teraz jedziemy się pozbyć aluminium na złomowisko, póki jeszcze otwarte, więc za chwilę będziemy na złomowisku i zobaczymy, ile tego było albo będzie. No co, kasa leży wszędzie, tylko trzeba ją, kurde, brać, tak? Chcieli wyrzucić,
zabrałem, pozwalają zabierać, zabrałem i zawsze zabiorę. Ja się nie wstydzę podnosić puszki, podnosić śrubki, podnosić czego innego. To wszystko są pieniądze, a Rafik kocha pieniądze, jak każdy, nie? No. Zbieram na drugiego deusika dwójkę do stajni, żeby był typowo do wody, ponieważ tego oram wszędzie. A będzie do wody jeden, drugi będzie typowo po parkach, po polach. Także uzbieramy, uzbieramy pomalutku. Trzymajcie się do zobaczyska na złomie. Tu widzicie, mamy pełny pojemniczek zawiasów. Ale nie, jakiegoś tam i jakieś złomki wcześniej wykopane pod spodem leżą. Wszystko się zbiera. I to jest dzisiejszy mój urobek. Tutaj, kurczę, leży tyle aluminium. Ramy, nie ramy. I się nie poddamy. I zobaczcie, dzisiaj tego mamy tyle. Muszę odjechać, bo wózkowy tam, kurczę, śmiga. Przejadę mu kawałek i zaraz zobaczymy. Koleba waży 449 kg. Zobaczymy, ile Rafikowi się udało dzisiaj wytargać z pracy. Tak se po prostu kurka wodna. I te pieniążki z tego pójdą, kochani, na jedzonko w piątek, bo co piątek zawsze kupują nam jedzenie. Co piątek są jakieś tam frytki, jakieś inne rzeczy. Więc tym razem postawi Rafik. A dlaczego nie? Może tak będzie, bo kurde, na deusika jeszcze nazbieram. Do zobaczyska. I zabieramy kolebkę z moim złomkiem. Zaraz zobaczymy na wadze. Może będzie tyle tego jest. Przed chwilą był niezły natłok tutaj ludzi, ale już teraz się uspokoiłem. I patrzcie. Pięćset 43,4. Prawie 100 kilo aluminium. Jest. Very nice. Dobrze, dobrze? Dobrze, dobrze, lada! Super jest! Zawsze jest uśmiech, zawsze jest wszystko. Pewnie to. Thank you very much. Midach. A nie ma, da. Mina. Patrzcie, co tu ludzie przywieźli wcześniej. Kurde, jakie piękne rzeczy. Ale baja, szkoda, że to jest popsute, że to zabrali. I widzicie, takie stopki wykopałem już kilka takich stopek na wykopkach. Widzicie, do czego służą? Również do tego. Patrzcie na to, jaki piękny statek. O, piękny statek, przywieziony jako mosiąc. Zniszczony. Urzucone. Piękny. No i kochani, patrzcie na to. Już wam pokazuję, bo kurczę, muszę, że tak powiem, się wpakować do samochodziku. I co, nie warto? Ja pierdzielę, tego starczy normalnie na jakieś nawet dwa razy jedzonka dla nas wszystkich, bo jest nas sześciu i pojemy za te pieniądze w dwa piątki. Coś pięknego, coś pięknego. Patrzaj ta. 85,50 euro. To jest kasa. To jest kasa. Piękności. Thank you, well. Jademy. Jademy, kurde. Jeszcze tu wpadniemy nie raz. Trzeba zbierać, trzeba zbierać. Podoba mi się takie coś, kurde. Ostatnim razem zarobiłem fajne pieniądze. Tu w momencie zarobione takie pieniądze. To był dzisiaj tylko jeden dzień. To była godzina pracy, za którą po pierwsze mi zapłacono, po drugie pozwolono mi to wszystko zabrać. Wręcz przeciwnie, zapytano się mnie od razu, czy to biorę, ale musi to być posprzątane dzisiaj, więc ogarnąłem temat bez problemu. Warto, naprawdę warto. Kupa kasy, kupa szmalu. Niektórzy tyle zarabiają w jeden dzień tu w Holandii tyle zarabiają, bo mają na przykład 10,11 euro na godzinę.
A Rafik ten szmal zarobił chwilę. Ach, lecimy dalej. Dzień dobry. Właśnie wpłacamy pieniążki. Do spłaty marty. Wrzucamy. Właśnie, potem pokażemy, co tam było, jaki wynik. Kochani, tak jak widzicie, pudełeczko puste. Tu zostało jeszcze trochę monet, trochę ponad 13 euro. Nie wiem, dlaczego maszyna nie chciała ich przyjąć, czy fałszywe, czy nie fałszywe. Przecież prawie jak nowe niektóre. 4 dwueurówki. 4 chyba jednoeurówki, czy 5 nawet, i tu jeszcze jakieś inne. No, w sumie nawet 15 euro. 15 euro ponad. A w Geldmacie przyjęło mi tyle monet. Zobaczcie, ile monet było, bo to ma, tu są sztuki tych monet. Łącznie razem przyjęło 339 euro, które mi wpłaciło na konto. Także bardzo ładny wynik, jak od początku roku. 3 miesiące. Nieźle. 3 miesiące, czyli około średnio 100 euro miesięcznie, gdzie wiadomo, to jest zaledwie tam parę dni chodzenia w miesiącu. Więc naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobry wynik. Ja zadowolony. Tą resztę na pewno połkną inne automaty typu, nie wiem, gdzieś tam za parking, typu na kawę. To się jeszcze spieniężę. A już wpadają nowe monety z nowych wykopek.